Podziękowania dla moich wspierających, zwłaszcza tych drugiego poziomu, czyli Grzegorza Gierczyka i Mateusza Znajdka. Wyobraź sobie, że wszystko, co cię otacza, nie ciałem jest, lecz duszą. Ale zanim to zrobisz, witaj w serii Inne Myślenie, specjalnej przestrzeni filozoficznej mojego kanału, w której uczę poszukiwania niestandardowych perspektyw, odwracania obrazów, po prostu innego myślenia. Witaj, mówiąc w Anglo Polo egzaltowanych nastolatek, w twoim schizofrenicznym safe space. Dzisiaj przedstawię jedną z flagowych idei mojego kanału, czyli kwestię matematycznego panpsychizmu. Z góry uprzedzam cię, że będzie to jedynie pop-wykład tej myśli. Próbowałem przygotować wersję filozoficznie poważną, ale okazała się ona po prostu zbyt intelektualnie przytłaczająca jak na warunki YouTube. Nawet biorąc poprawkę na to, że zostałaby ona zamieszczona w mrocznych, heraklitejskich płomieniach, w jakich od początku swojego istnienia stoi mój kanał. Zatem spodziewaj się tutaj całej serii ułomnych, przestrzennych metafor. Myśląc o świecie, jako o wszystkim, co nas otacza, przyjmujemy na ogół jego materialistyczne wyobrażenie. Przeciętny człowiek pogrążony jest w pobnałkowej narracji. Przez którą postrzega siebie oraz otaczającą go rzeczywistość, jako zlepek cząstek elementarnych, podlegających tajemniczej sile zwanej prawami fizyki. W zależności od swojego światopoglądu przyjmuje, że jego istnienie jako świadomego bytu to następstwo jakiejś konfiguracji tych cząstek albo. Przyjmując optykę dualistyczną, że jego świadomość to jakiś niezwykły pierwiastek duchowy, że jako całość jest po prostu niezwykłym złączeniem ciała i duszy. Czy tak jakoś? Jak zwykle w innym myśleniu, spróbujmy odwrócić tę perspektywę. Więc wyobraź sobie teraz, że świat nie składa się z materialnych cząstek elementarnych, lecz z elementarnych świadomości, że cały świat ma charakter duchowy. Psychiczny, innymi słowy, że świadomość ma charakter pierwotny i wszystko, co jest, to pewna konfiguracja jednostkowych świadomości. Możesz wtedy powiedzieć: Hej, co mówisz, szaleńcze? Przecież obserwuję drzewa, chmurki i krzesła filozoficzne. Pośród wszystkich codziennych obiektów przecież tylko nieliczne noszą znamiona bytów świadomych. O czym więc ty mówisz, YouTube obłąkańcu? Czyżbyś kwestionował naukę? Czyżbyś był płaskoziemcą? Nie. W gruncie rzeczy w codziennym życiu obserwujesz tylko jeden byt świadomy jesteś nim ty sam. Wszystkiemu innemu, ludziom czy zwierzętom, świadomość przypisujesz na drodze empatycznej projekcji. Dostrzegasz pewne podobieństwo między swoimi a ich działaniami i w ten sposób przyjmujesz, że są one tobie podobne. Przyjmij zatem na chwilę odmienną optykę. Przyjmij, że wszystko, co istnieje, jest bytem świadomym, bytem psychicznym. I łatwo przekonam cię do tego, że możesz rozważać wszystko w ten sposób, nie tylko nie tracąc optyki nauk szczegółowych. Ale zyskując jeszcze dostęp do pewnego, szerszego obrazu. Owszem, na co dzień nie obserwujesz nagich dusz, co więcej, nigdy nie będziesz ich obserwował. Możesz jednak przyjąć, że każdy obiekt to przejaw jakiejś duszy, to przejaw jakiejś świadomości elementarnej. Czy to znaczy, że ten aparat fotograficzny ma duszę? Nie. Tak groteskowy schemat miałby miejsce, gdybyś wyobraził sobie duszę jako coś złożonego, przyjmując przy tym, że to, co określasz jako obiekty materialne, jest czymś pierwotnym. Zamiast tego wyobraź sobie, że cały świat pierwotnie składa się z dusz, które są jak liczby, jak kryształki. Albo jak światełka, które jaśnieją z różną intensywnością, ale których światło dostrzegalne jest dopiero wtedy, gdy zlewa się z innymi światłami, że to mieszanie się tych świateł wywołuje obrazy. Świat, który dostrzegasz, jest mieszaniną tych świateł, odbiciem relacji. Które zachodzą między tymi kryształami. Niesatysfakcjonująca metafora? Ta będzie jeszcze gorsza, ale może dzięki niej uda ci się odnaleźć tę ścieżkę innego myślenia. Wyobraź sobie zatem białą kartkę, na której kreślisz punkty. Odciskasz ołówek, grafit. Każdy punkt jest taki sam i jest tylko punktem. Jeśli jednak odciśniesz te punkty dostatecznie blisko siebie, w określony sposób, w określonym układzie. To utworzą one jakiś obrazek. Mm, na przykład drzewko, chmurkę albo krzesło filozoficzne. Położenie każdego punktu względem innego mógłbyś opisać przy użyciu narzędzi matematycznych. Obraz, który się z nich wyjawia, jest ogółem zachodzących między nimi relacji. Pomimo, że między tymi punktami nie ma istotowej różnicy. Różnica wypływa z relacji, ale z drugiej strony takie, a nie inne relacje. Zależą od tych punktów. Innymi słowy, to, co postrzegasz dookoła siebie, jest płynnym obrazem wynikającym z twojej dynamicznej perspektywy na ten stale ewoluujący układ świadomości elementarnych. Co ważniejsze, a czego nie udało się ująć w tej wcześniejszej metaforze, w tym ujęciu czas i przestrzeń, czy też czas przestrzeń, nie jest jedynie tym, na tle czego odbywają się te relacje między świadomościami elementarnymi, same w sobie są po prostu efektem tych relacji, co nie znaczy, że produktem są tym, co mógłby związać z najintensywniejszym ze światełek w danym układzie. Dla filozoficznie obeznanych osób można rzec. Że jest to trzecia droga w sporze między Leibnizem a Newtonem, czy też uczniem Newtona, Clarkiem. Czas i przestrzeń mają charakter relacyjny i są zarazem sensorium Boga, lecz ten Bóg ma charakter lokalny i nie różni się niczym od innych istot w danym układzie poza poziomem mocy. Dlaczego zatem postrzegamy świat podobnie? Jak możliwa jest nauka? Można powiedzieć, że to, co łączycie z innymi ludźmi, to podobna intensywność Twojego światła oraz podobny sposób, w jaki splata się ono z innymi światłami. To, czym jesteśmy jako ludzie, wynika z podobnej struktury nawiązywanych przez nas relacji. To, co jesteśmy skłonni postrzegać w naszych światobrazach jako świadome czy czujące, jest tym, co dla nas strukturalnie bliskie. Co bardzo ciekawe, atomistyczne myślenie towarzyszy nam już od tysięcy lat i jest to temat na osobny odcinek, ale zastanawiającą jest skłonność do poszukiwania najmniejszej niepodzielnej cząstki. To, co przedstawiłem Wam w tym filmie, to jedynie marny pop-filozoficzny rys mojej właściwej koncepcji. Podzielę się jednak z Wami moim spostrzeżeniem wynikającym z daleko bardziej zaawansowanej wersji ledwie zarysowanej tutaj teorii. Prawdopodobnie odkrywanie coraz to bardziej Fundamentalnych cząstek elementarnych jest potencjalnie niekończącym się procesem ekspansji naszej ludzkiej perspektywy. I prawdopodobnie nie odnajdziemy nigdy cząstki idealnie prostej, gdyż charakter naszych poszukiwań jest predefiniowany medium, w którym poszukujemy. Wulgarnie upraszczając, jeżeli czas i przestrzeń, czy też czasoprzestrzeń, materia jako taka jest jedynie pewną formą emanacji, jednej, z niezliczonej liczby cząstek elementarnych, zaś każdy z nas, jako badający, jest inną, podobną jej, lecz zależną istnością, to każdorazowo odkryty w ten sposób nowy byt będzie miał postać złożoną. Stąd nieskończoność tego procesu ekspansji. Tego procesu poszukiwań. Na koniec chciałbym powiedzieć Wam, że zarówno pierwszy, jak i piąty odcinek Innego Myślenia bazowały na pewnym złożonym koncepcie teoretycznym, którego przedstawiona tutaj pop-wersja jest jedynie marnym odpryskiem. Grunt epistemologiczny dla przedstawionej tutaj wizji możecie znaleźć w takich odcinkach, jak ten o pretensjonalnym tytule Odkrywam tajemnice wszechświata. Czy też ten o równie pretensjonalno-clickbaitowym tytule, czyli jaki jest sens życia? Linki oczywiście w opisie. Na szersze dyskusje oraz daleko bardziej zaawansowaną pisemną formę moich myśli zapraszam Was na mój serwer Discord, do którego również znajdziecie link w opisie. Zachęcam Was również do polubienia tego filmu, do udostępnienia go, do zaobserwowania mojego kanału, do zasubskrybowania go. Oraz wspierania mnie również w formie finansowej. A i tym, którzy chcieliby wykazywać, jakże niedoskonałe są moje metafory, czy jakże niedoskonałą w ich świetle wydaje się ta koncepcja, zapraszam najpierw na tego Discorda. Może udostępnię Wam bardziej zaawansowaną filozoficznie wersję i być może okaże się, że w niej właśnie odpowiem na Wasze pytania, które potencjalnie chcielibyście tutaj zadać. To nie znaczy, że komentarze nie są mile widziane. Pięknego czasu, cześć!